Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się Kochani dobrze macie. Ściskam Was na początek bardzo serdecznie. Każdy z Was, każdego z osobna. Jesteście jak dla mnie jak rodzina. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Ufamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. On powiedział, kto wypełnia moją wolę, ten jest mi matką, siostrą, bratem. Także wszyscy jakby jesteśmy jedną wielką rodziną, którzy kochamy Jezusa całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Kochani, chciałbym się z Wami podzielić taką pewną refleksją, którą jakoś gdzieś tam otrzymałem na modlitwie. Gdzieś tam w sercu mi się pokazało coś takiego. Przypomniało. Najpierw chciałbym się też podzielić jeszcze jednym z takich słów Pana Jezusa, który powiedział do Alicji Lęczewskiej, polecam książkę Świadectwo. I to jest tak, i Pan Jezus mówi tak: pragnij, a otrzymasz. Im bardziej będziesz pragnąć, tym więcej otrzymasz. Nie bądź niecierpliwa, na wszystko przyjdzie czas. Ucz się czekać cierpliwie i ufnie. Ja jestem bardzo blisko, a ty powinnaś wierzyć w to, choć nie odczuwasz. I teraz najważniejsze, kluczowe, piękne to jest, zobaczcie. Wiara jest ważniejsza niż doznanie. Wiara jest zasługą, a doznanie łaską. Ty mi daj żarliwą wiarę, a ja obdarzę cię łaskami. Piękne, zobaczcie, nie? Niesamowite to jest. I kochani, zobaczcie. I też mam teraz takie, żeby powiedzieć, żebyśmy, kochani, każdego dnia, gdy tylko wstajemy, gdy tylko się przebudzimy, wiadomo, znak krzyża czynimy, tak? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Oddajemy Mu cały dzień. Powierzamy naszego ducha, nasze serce, nasze myśli, nasze ciało, ten dzień cały. Zanurzamy w Jego krwi przenajdroższej. Oddajemy siebie na służbę Jemu, tak? Ale też, kochani, ważne moim zdaniem jest, ja naprawdę doświadczam mocy Ducha Świętego. Każdego dnia staram się modlić do Niego, żeby On stąpił z nieba do mojego serca. Bo, kochani, bez Ducha Świętego jest ciężko żyć Ewangelią. Ciężko jest być takim... No człowiek, ja to jak się nie... Kiedyś pamiętam, jak nie modliłem się w ogóle do Ducha Świętego jakoś tak. To było takie wszystko suche, takie ta wiara była taka... Jakaś taka sucha, powierzchowna, taka jakaś, nie? Ale, kochani, zacząłem codziennie, każdego dnia, od samego rana wołać intensywnie o Ducha Świętego. Zobaczcie, Duch Pocieszyciel. On jest Duchem Świętym. To jest duch miłości. Duch rozgrzewający serce, ogień, miłość. Zobaczcie, nie? Duch Święty symbolizowany jest jako gołębica, ogień, żar miłości. I zobaczcie, jak w wieczerniku modlili się. Nagle słychać było szum z nieba. I cały dom został napełniony i zostali napełnieni Duchem Świętym, apostołowie i Maryja. I spoczął na nich takie jakby ognie, niczym języki, na każdym z nich spoczął jeden. I zostali napełnieni Duchem Świętym. I to jest, kochani, piękne, bo zobaczcie, zostali napełnieni Duchem Świętym, a wcześniej jeszcze mówili, kto chce być pierwszy, Panie, ja chcę być też w Królestwie Twoim po prawej stronie, po lewej stronie, chcę zasiąść. Ale gdy zostali, kochani, napełnieni Duchem Świętym, oni zapomnieli o tym. W ogóle zapomnieli o tym. Byli tak wypełnieni miłością, że już zapomnieli o tym, że oni chcą być gdzieś tam po prawej stronie, po lewej stronie siedzieć Chrystusa. Ale chcieli służyć ludziom. Chcieli służyć ludziom, szczególnie tym najbardziej ubogim. Zobaczcie. To jest nasza misja. Służyć tym ludziom ubogim, opuszczonym, o których zapomniał świat. Jezus powołuje Cię, kochana siostro, kochany bracie, do takiej właśnie misji, żebyś chodziła tam, gdzie każdy zapomniał o tych ludziach być może, którzy gdzieś leżą w jakichś nałogach, w narkotykach, w jakiejś pornografii, w seksie, może są bezdomni, może gdzieś tam uwikłani są w jakieś rzeczy. Pan chce, żebyś Ty tam poszedł i powiedział dobrą nowinę i zapomniał o sobie, ale by żył dla innych. Zobaczcie, Duch Święty, jak wstępuje, to człowiek ma moc w sobie, moc Ducha Świętego. I jest taki rzeźki w środku, wypełniony prawdą. Trzeba każdego dnia, to każdego dnia wołam: Duchu Święty, Boże Wszechmogący,
Wstąp do mojego serca, nawodnij moje serce, użyźnij je prawdą. Zanurzam się cały, zanurzam moje dzieci, zanurzam mojego tatę, zanurzam wszystkich Duchu Święty w Twojej prawdzie, którzy proszą mnie o modlitwę. Zanurz serca ich w prawdzie, oczyść ich serca, rozkochaj ich serca w Tobie, Boże, w Twoim świętym Słowie, Panie. Zbawiaj te dusze, daj im łaski potrzebne do tego, żeby zobaczyli swoją grzeszność, żebyśmy zobaczyli swoją grzeszność, żebyśmy poszli do konfesjonału po miłosierdzie. I Duch Święty przychodzi z mocą, kochani, i rozlewa w naszych sercach obfitość swojej miłości, żar, ogień. Jesteśmy rozpaleni Jego miłością. Sami wiecie, czasami jest nam gorąco, bardzo gorąco, szczególnie jak na adoracji jesteśmy przed Panem. To jest tak gorąco, że człowiek tylko chciałby wyjść gdzieś, nie wiem, żeby było minus 20 stopni, żeby chociaż tylko trochę się schłodzić. Bo to Duch Święty pracuje w nas, kochani. Duch Święty, Duch Boży. I zobaczcie, no, kłócili się najpierw, że ja chcę być pierwszy tam gdzieś po prawej stronie, po lewej, chcę w Twojej stronie usiąść, Panie Jezu, nie? Ale zostali napełnieni Duchem Świętym. Zapomnieli o tym, kochani. Tylko od razu wyszli głosić dobrą nowinę wszystkim. To jest piękne, kochani. Dlatego każdego dnia powinniśmy wołać, kochani. Zobaczcie, wiara jest ważniejsza niż doznanie. Wiara jest zasługą, a doznanie łaską. Jeżeli wierzymy, zobaczcie, Pan Jezus mówi do nas. Proście, otrzymacie. Proście, otrzymacie. Czyli wierzysz, że otrzymasz. Wiara jest zasługą, czyli jeżeli wierzysz, to masz zasługę i wtedy, a doznanie łaską, czyli wierzysz coś i później doznajesz coś, co jest łaską Bożą. Ty mi daj żarliwą wiarę, a ja obdarzę Cię łaskami. To jest piękne, kochani. Pragnij, a otrzymasz. Im bardziej będziesz pragnąć, tym więcej otrzymasz. Święty Augustyn pięknie powiedział, choćby usta nasze milczały, to pragnienia nasze się w nas modlą. I zobaczcie, kochani, przyszło mi teraz takie jedno zdanie w sercu. Trudny czas mamy, trudny czas, to prawda. Ale wierzę, kochani, że to jedno zdanie może będzie taką puentą, że, kochana siostro, kochany bracie, pamiętaj, że wiele najpiękniejszych chwil i dni w Twoim życiu jeszcze się nie wydarzyło. Jeszcze się nie wydarzyło, kochani. Dlatego po to Jezus daje nam sakramenty. Spowiedź święta, uwalniająca, uzdrawiająca, oczyszczająca, odcinająca nas od grzechów, od złych duchów, które mają nad nami kontrolę i grzeszymy. Dwa, przyjęcie komunii świętej Jezusa, samego żywego Boga, do naszego serca. Jeżeli przychodzi Bóg, to przychodzi też Duch Święty, który umacnia, pociesza, obdarza mądrością, czystością. Trzy, modlitwa różańcowa każdego dnia. Jeśli kto może, kochaj, naprawdę, cały różaniec, cztery części, a zobaczycie, jako wielką będziecie mieli miłość, pokój serca. Cztery, regularna spowiedź. Matka Boża zachęca, aby przynajmniej co najmniej raz w miesiącu się spowiadać i czytać Pismo Święte, kochani. Każdego dnia rozkoszować się Bożym Słowem i właśnie prosić Ducha Świętego, żeby zstąpił do serca, żeby otworzył te serce, umysł, serce, duszę, żeby to Słowo, żebyśmy byli taką glebą, żyzną na to święte Słowo, które otwierając będziemy wchłaniali w siebie. I ten deszcz Ducha Świętego potrzebny jest dla nas, żeby był wzrost. I to Słowo Boże daje nam później plon obfity, bo żyjemy tym Słowem Bożym i jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. I dajemy też szczęście innym, kochani. Bo to o to tu chodzi, żeby na jak najwięcej ludzi zbawiło swoje dusze i żyło na wieki później w Chrystusie, z Bogiem, z Matką Bożą, ze świętymi, w niebie na wieki bez końca. Żeby nie zostali potępieni. A do tego potrzebne są, kochani, sakramenty. To jest piękne, piękna taka puenta. Pamiętaj, że wiele najpiękniejszych chwil i dni w Twoim życiu jeszcze się nie wydarzyło. Bóg przygotowuje nam wspaniałe, nowe rzeczy. Tylko bądźmy cierpliwi w tym wszystkim, co będzie na nas dopuszczał. Bądźmy wierni mojego słowu. Trwajmy w łasce uświęcającej. Kto z Was może jeszcze się nie wyspowiadał? Zachęcam Was z całego serca, z miłości do Was, bo wiem, że ci, którzy żyją w grzechu, nie czują się dobrze. Zaprzeczają temu wszystkiemu. Mówią, że jest fajnie, że jest super. Jak się zapytasz takiego na ulicy albo gdzieś przez telefon, mówi, że jest pięknie, że super, że jak żyjesz, dobrze, dobrze. No ja nie wierzę w to, że dobrze. Sam grzeszyłem, to też tak udawałem, że jest dobrze. A nie, to nie jest prawda, kochani.
człowiek jest zniewolony grzechem. Ale jeżeli się wyspowiada szczerze z tego wszystkiego ścierwa, to jest szczęśliwym człowiekiem, bo ten balast, ten kambul zrzuca z serca, dusza jest czyściejsza, Duch Święty wstępuje, rozradowuje serce człowieka, daje moc, daje mądrość, daje jakieś światło Boże. Wtedy słowo łatwiej się czyta, łatwiej się rozumie, łatwiej się kontempluje. Zobaczcie, odtąd jak wstąpił Duch Święty na apostołów, kumali się wszyscy razem już, kumali się, nie kłócili się już. I wszystko mieli wspólne, zobaczcie, Słowo Boże mówi, że wszystko mieli wspólne, nic im nie brakowało. I to jest piękne, kochani. I wierzę, że wszyscy ludzie, którzy będą wierni Bogu, przyjdą jakieś trudne czasy, to każdy sobie będzie nawzajem pomagał, żeby nikomu nic nie zabrakło. Może będą katakumby, nie wiem. Dużo ludzi to o tym mówi. Daj Boże, żeby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych. Ja o to się modlę z takimi czasy, żeby jak najwięcej ludzi Matka Boża dotknęła swoją miłością, Pan Jezus, żeby pociągnęli, żeby dali dobre pragnienia, żeby dali takie pragnienie świętości, czystości, życia Słowem Bożym. I to jest piękne, no. Jeszcze raz może powtórzę. Pamiętaj, kochana siostro, kochany bracie, że wiele najpiękniejszych chwil i dni w Twoim życiu jeszcze się nie wydarzyło. Daj szansę sobie pomóc, naprawdę, skorzystaj z sakramentów. Także trzymaj się cieplutko. Proszę Cię modlitwę, pomóc Ci się za mnie. Może koronko do Bożego Miłosierdzia za całą moją rodzinę, o umocnienie w wierze. I tyle, no. Trzymaj się cieplutko, pa, pa. Pokój dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.